Siemanko, w takim krótkim odcinku z otwieranie paczek za skład battles na moim kanale udało mi się wbić rankę złota 1, więc za to mam 3 paczki, dwie duże złote paczki premium i złota paczka za rynku premium, jak się nie mylę. No i oczywiście ta moja za edycję Ronaldo. Może w końcu coś mi wpadnie ciekawe w paczce. Zaczynamy. Jakiś walkout, może jakiś Steam, zawodnik z grupy Ligi Mistrzów czy Europy. Pierwsza paczka jest oczywiście jak zwykle kapitalna, trafiamy Anglika, jest to Tom Heaton. Super. Nie mam szczęścia w paczkach, no oprócz tego Alaby. Może coś się tu sprzeda. Albo po prostu pójdzie to na... No zobaczcie, ile kosztują ci zawodnicy, jeśli nie będą drodzy, to pójdzie to wszystko na... Na dwóch zawodników wymiennych. Jedziemy, kolejną paczkę. Otwieram te najdroższe, mogą od razu tą inną. Dobra, jedziemy. Chociaż kurde ekrany. Tak. Czego ty, Kostusia, oczekujesz? Pepe z Holandii. Lens. Niesamowite. No niestety. Może dlatego, że to są darmowe paczki. Jakbym wydał własny hajs. Nie, no, jak wydałem własny hajs, to i się trafiłem, więc... Nie sądzę, żeby to miało jakieś w ogóle znaczenie. Złota paczka z rynku premium. Ten trzech rzadkich 10 zł. Tak, i co? Chociaż ekrany dają nadzieję na coś. Niemiec, SN, Kruse. Miller? O proszę, Thomas Miller, walkout. Walkout? Nie, no nie ma walkoutu. Tomek, wychodzisz czy nie? Nie ma walkoutu chyba, Thomas Miller. No ale kurde, fanfary były. Okej, Tomuś, jesteś warty, 5000? O proszę, Tomusz, no myślę, że 16 do 20k jest wart, to może trochę mniej. Ale proszę o Quedes, tylko nie ten. No proszę, jest walkout. Coś wiem, jak mogę nazwać odcinek, no to niby walkout nie był, ale o 85 plus zawodnik, no. I ostatnia paczka w tym świetnym materiale, chociaż ekrany, są po raz drugi ekrany, no. Holandia, to już gówno. Nie, Holandia już napastnik, to raczej nic, no, chyba ikona by musiała być. Zawodnik z Premier League, chociaż kontrakty zawsze się przydają, no i Cedric. To tyle w tym krótkim materiale, dzięki za obejrzenie, możecie zostawić łapkę w górę. Na razie, piona.